Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu. Zauważyłem, że sporo procent nam się pojawiło na niektóre lochy, między innymi tutaj na 13 piętro, na nordyckich bogów, też tam troszeczkę mamy jakieś wieże, jakąś tutaj strefę mroku, więc może delikatnie pociśniemy sobie te lochy, wbijemy jakiś level, zobaczymy jak nam pójdzie. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, to już wam teraz przypomnę, nie było odcinków przez jakiś czas, przez kilka dni, zaraz oczywiście powiem dlaczego, ale tak jak mówię, teraz pamiętajcie o tym kciuku w górę. Ostatnio wam bardzo dobrze idzie, ostatni odcinek chyba 350 zrobił, także bardzo fajna ilość, niech ten też zrobi około 300. No i wiadomo, subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, Twitch i Discord dla widzów, linki w przypiętym komentarzu i opisie. Dlaczego nie było filmów ostatnio? No nie oszukujmy się, wystrzelałem się ze wszystkich materiałów w tamtym tygodniu, powiedzmy, no bo wszystkie jakieś tam moje klasy postaci, które miałem do nagrania, to nagrałem, na wszystkich pocisnąłem lochy, no i nie było już tak naprawdę co robić. Wiadomo, że tam no, na takim levelu jaki ja mam, czyli tam Berserk 460, Paladyn 450+, DH tam chyba 440 już się zbliża, kto tam jeszcze jest, wiadomo, Druid 400+, i co ja tam jeszcze, a no i Wojownik tam też już prawie 440 dobija, więc można powiedzieć, że no wystrzelałem się z tych materiałów, no i nie było co nagrać, więc po prostu filmy się nie pojawiały. Możecie w ogóle dać znać w komentarzu, jak chcecie, czy macie może jakiś pomysł na odcinek, coś was ciekawi, o czymś mam nagrać, czy coś, jak będzie jakiś fajny pomysł, to może sobie to w ramach jakoś tam ciekawości czy czegoś, nie takiego zwykłego odcinka z klikania lochów, może sobie po prostu nagramy. Więc tak to po prostu wyglądało. Dajcie znać też w komentarzach, napiszcie, jak tam w ogóle wam mija event. Teraz są ten ostatni dzień dzisiaj tak naprawdę eventu czterodniowego na te zielone świątki, więc dajcie znać, jak tam z levelami u was, czy dużo daliście radę pokonać lochów i tak dalej. Możecie napisać w komentarzu. Dobra, więc co? Lecimy. No przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o gemiki, troszeczkę tutaj ubrałem, no ale maguś na przykład, no to jak widzicie, nie jest kolorowo. Takie nam gemy głównie dropią, jak tutaj widzicie w ekwipunku 414 na szczęście, wrzucimy mu, no bo i tak nie ma nic lepszego, więc może tam, o już ma w ogóle 50% nakryta, co ciekawe, może tam się uda mu, no może jakieś fajne krytyki wrzuci w walce, nie wiadomo, więc lepiej wrzucić jakikolwiek aniżeli żadnego. Butów cały czas nie mamy, no teraz będzie ten weekend epicki, więc może na tym weekendzie epickim coś podziałamy. Także no maguś wygląda tak, Kunegunda już jakieś tam gemy ma wrzucone, ale też jeszcze nie wszędzie. No i my, u nas troszeczkę się podziało, dlatego że już w piątek mieliśmy pierwszą salkę 15 tutaj w gildii, w sensie nie wiem czy pierwszą na serwerze, generalnie mówię, że w naszej gildii pierwszą, więc już mogliśmy te, powiedzmy, czarne gemy otrzymywać, zdobywać. W tym momencie już mamy trzy te salki i ja bodajże w sobotę chyba ten gemik czarny wyleciał mi. Duży czarny, wiadomo, że teraz jest event twierdzy, więc lecą same czarne, no ale poleciał mi właśnie 274 czarny. Bardzo fajny gemik, oczywiście wrzuciłem do broni. Broń też niezła, zobaczcie, 15% runka, tutaj fajny rozrzut broni. Poszukałem wczoraj, bo wiedziałem, że dzisiaj będę nagrywał, więc mówię, poszukam sobie wczoraj, żeby już mieć jakąś ogarniętą. No i zobaczymy, jak nam tu pójdzie. Te gemiki też już tu widzę, że ponad plus 400 nam lecą, także tutaj zobaczcie, no jeszcze na HP mamy 300, już możemy 100 więcej dostać, więc jakieś, jeżeli jakieś nam polecą, to też powymieniamy. No i tak tutaj powoli ten magus się rozwija. Może zanim przejdziemy do lochów, to na szybko aura siódemeczka, runki już mamy w tym momencie 1,5 oktiliona i zobaczcie, z tymi runami tak nam się fajnie układa na tym magu, że bodajże trzecia platyna, jaka nam poleciała, to były toalety i dzisiaj platyna, czyli z tego co widzę piąta, to były potwory, więc dwa najważniejsze budynki szybko nam się, nazwijmy to, oplatyniciły, powiedzmy, no i dzięki temu wiadomo, te runki będą jeszcze szybciej lecieć, no wiadomo, że nie jest to jakiś top, ja też tam sobie nie wchodzę na kupca co 20 godzin, tylko codziennie rano, więc też raz na tydzień osoby, które mają tam budziki co 20 godzin ustawione, żeby tego kupca kupować, no to raz na tydzień mają jedno tam, powiedzmy, ulepszenie, bądź też skiba więcej, co im dużo daje na pewno, ale mi się nie chce mi się wstawać specjalnie, załóżmy o 4, żeby kupca kupować, dla mnie to bez sensu, poświęcać się aż tak dla gierki. Więc po prostu codziennie rano wstaję i tego kupca zawsze mam. No ale wracając no z tymi platynami, tak to wygląda, że zobaczcie, no prawie cała prawa strona, w tym te najważniejsze budynki, już mamy na nich platynki. Zostało nam jeszcze tak naprawdę 2, 4, 5 tutaj platyn i będziemy mieli fulla rękę, będziemy mogli już lecieć sobie same skipy. Dobra, tak jak mówię, no już od dłuższego czasu już mamy te full runki na PD i na złoto, czyli po prostu te runki do awki, już mamy 50% golda, 10% PD, to już od dawna. No i co tutaj się
jeszcze pozmieniało. Pupilki wyglądają w tym momencie tak, możemy tu w ogóle coś zaatakować. Powiedzmy, że sobie światłem machniemy, udało się, dobra, cyk. Czy tu w ogóle są dźwięki z gry? Są włączone, dobra, bo myślałem, że wyłączyłem. No i tak, jeżeli chodzi o te pupile, to was może ciekawić. No w tym tygodniu już będziemy robić wszystkie przejścia, czyli tutaj na pewno będziemy sobie siorbem w Liliarysia iść i tego toperza jeszcze musimy złapać. Na pewno będziemy sobie tutaj w świetle właśnie, jeżeli chodzi o światło w ogóle, to tak, no ta dzynka jest na setce, ptaj złapany. No i zobaczcie, ja tutaj mam tych jedzonek, bo postanowiłem czekać. Dlaczego postanowiłem czekać? Bo i tak resztę pupili zrobię gdzieś tak w okolicach czwartku, bo tutaj tak, no mrok mamy w czwartek, ziemię mamy w czwartek, ogień mamy tutaj piątek, sobota, skarabara i wtedy sobie będziemy smokiego klikać, czyli też w okolicach soboty. No i tutaj jeżeli chodzi o siedmiornicę, no to to jest już inny temat, to mniejsza z tym. Więc stwierdziłem, że sobie poczekam na to oko, no bo jednak jest to warte zrobienia przejście. No i tak, serce już mamy na 11, trenera mamy na 10. Już możemy budować traktor, ale zobaczcie, brakuje nam zaledwie niecałe 50 tysięcy dusz, żeby tego trenera lecieć na 11. Ja może tam gdzieś dzisiaj prawdopodobnie go odpalę, może tutaj w kostkach będę próbował duszę zdobywać właśnie tylko po to. Chociaż nie, teraz się w sumie w kostkach opłaca zdobywać te surowce, bo jeszcze dzisiaj są razy dwa. No ale może dzisiaj, jak nie, to maksymalnie jutro odpalimy tego trenera na 11. Może ja coś sobie właśnie w okolicach czwartku skipnę i tak dalej i może w to oko sobie pójdziemy, bo tak jak mówię, jeżeli mamy trenera 11, to kliknąć to oko to jest dosłownie kwestia kilku grzybów tym ptasiem, przepraszam, tą dzyńką, więc jakby to przejście chyba sobie zrobimy, nie będę tutaj jeszcze w ptasia, no bo bez sensu, to oko jest fajne i potem na Heraldona wiadomo o co chodzi. Dobra, jeżeli chodzi o lochy, to do tego zaraz przejdziemy, tu w ogóle możemy portal do piekieł sobie kliknąć, bo no dokładnie, na 99% go zrobimy, więc git. Jeżeli chodzi w ogóle o lochy tutaj, to nic nie mam zrobionego, nic nie kliknąłem, czy ja nie kliknąłem tutaj nawet tego Lokiego? Nie, tutaj kliknąłem jeden hemorider, to wczoraj pamiętam, ale niestety chyba go dla was nie zapisałem, totalnie o tym zapomniałem, no ale oprócz tego nic innego nie kliknąłem w tej strefie światła, w strefie mroku wiadomo, że coś tam szło, ale na tym się nie skupialiśmy, nie zwracaliśmy uwagi, no bo strefa mroku wiadomo jak to wygląda, może jakieś tornado jeszcze zobaczymy, ale dzisiaj się głównie skupimy na strefie światła, bo tam trochę tych procent mamy, więc dobra, tak wygląda podziemie. Twierdza tutaj wygląda w następujący sposób. 13 sobie skipnęliśmy przed eventem, żeby te paczki leciały większe. Zbudowaliśmy sobie tutaj salkę na 12. No i teraz lecimy kwatery na 11. I może jak nam się uda, to puścimy po tych kwaterach twierdzę 14. Zobaczymy jak będziemy stali z córkami. No jeszcze dzisiaj mamy do zrobienia wiadomo wszystko tak naprawdę. Kostki, tutaj koło, misje. Więc tych surek jeszcze trochę poleci. Także no może tą 14 nam się uda odpalić za te 3 dni. No i dobra, no gildia wygląda tak. To jakby nie ma co tutaj patrzeć za bardzo. Możecie sobie zatrzymać, jeżeli chcecie, no top 1 gildia w tym momencie zdecydowanie, ponad 600 rycerzy przebite, strasznie fajnie się to rozwija, nie? Strasznie tutaj widzę, że ogarnięte są osoby na powiedzmy stanowiskach wyższych i strasznie spoko ta gildia idzie, strasznie to z głową jest ogarnięte, więc mi się podoba. Dobra, no kalendarz to za 2 dni będziemy mieli level, tutaj kółkiem nie możemy zakręcić, no i chyba tyle, chyba nic wam nie przeoczyłem. Aha, jeszcze mogę wam pokazać topkę. Topka w tym momencie wygląda tak, no tutaj jeżeli chodzi o berserków, w sensie generalnie jeżeli chodzi o najwyższy level, to tak, Snaptos miał przez dłuższy okres czasu ten top 1 level i przebił 300 jako pierwszy na serwerze, ale tu widzę, że już jakiś berserk go przebił, 310 poziom wbił, to a jeszcze BioJajo jest w ogóle 311, to też tutaj ładnie pocisnął, także no już takie levele na tym serwerze są, już 310 plus się pojawiają, oczywiście są to berserki, wiadomo, najprościej berserkiem jednak ten level wbijać, no ale bardzo, bardzo ładnie tutaj cisną. Jeżeli chodzi o magów, to tak, Azuria przebił 300 poziom, z tego co widziałem chyba wczoraj, tutaj Da Vinci ma 285, Da Rossi 286, no tu tak widzę, że plus 280 mają przeważnie, no i tutaj Azuria 301, więc on też ładnie pocisnął, no ale to z tego co widziałem, to sporo poszło na epic u niego grzybów, więc po prostu tak to wygląda. Dobra, tutaj gildie wyglądają tak, to nie ma co patrzeć. Twierdzę też za bardzo nie ma, w ogóle spadliśmy, byliśmy chyba na około 700 pozycji w twierdzach, a jesteśmy na 900 prawie. Ale mniejsza z tym. W pupilach jesteśmy w top 10, więc to też spoko, biorąc pod uwagę jak tam nam poszło z tymi pupilami na początku, że wolno je zdobyliśmy, to git to w miarę wygląda. 49 pupili mamy do zdobycia, tu już mają niektórzy 55. No już dużo osób, w sensie dużo, no nie tak dużo, ale sporo osób w tamtym tygodniu już zrobiło te pierwsze przejścia, no a my musimy czekać w tym, więc no tutaj to jest właśnie, są te pupile stracone, no i podziemia w tym momencie wyglądają tak. Tutaj mogę wam pokazać topkę, ale to też nie jest jakiś tam bardzo ważny ranking. Dobra, prawie 10
5 minut, chciałem to tak w miarę na szybko zrobić, w miarę skrócić, no i myślę, że lecimy sobie z tymi lochami, więc tak, na początek chciałbym tutaj to 13 piętro spróbować pokonać, bo na niego już miałem trochę procent i też oprócz tego to 13 piętro, no na pewno jakiś tam nam fajny level da i tak dalej, więc może zaczniemy od niego, tylko czy ja mam tu wszystko zrobione? Chyba wszystko, chyba nie ma co się rozwodzić, tylko lecimy po prostu motu z podbijakiem, zobaczmy, tak jak mówię, na niego miałem prawie 2%, prawie 2% na wojownika, no to w teorii powinien paść dosłownie po chwili, ale jak to wyjdzie w praktyce, to oczywiście sobie zobaczymy. Tam jakieś 4 miliony HP, niecałe 3. No trochę tu poklikamy, no i dokładnie, zobaczcie, bardzo szybko, ale też wcale jakoś dużo levela nam nie dał, więc no niestety tutaj w tych lochach jesteśmy dosyć do tyłu. Mamy jakieś rękawice, one będą jak najbardziej do kibla, to w ogóle możemy rozmontować chyba. Zobaczmy, jak to tu wygląda. O nie, to nawet bym nie rozmontowywał, tylko bym dał tej Kunegundzie, bo zobaczcie, lepsza runa, generalnie tutaj lepszy rozrzut i wszystko, więc możemy jej dać. Tu mamy jakieś rzeczy, ale to jest chyba zostawione do kociołka, tylko że tu wiedźma nic nie chce, tu mam jakieś rzeczy do wrzucenia do kibla, czyli dobra, okej, lecimy dalej, no i co, no i motu z podbijakiem został pokonany, Włodzimierza młotu wadnego, no chyba nie mamy totalnie szans jeszcze pokonać, zwłaszcza, że dopiero zrobiliśmy tego, także nie będziemy tu próbować, lecimy dalej, za co my tu jeszcze mieliśmy duże szanse, na kapelusz gadki też widziałem, że mieliśmy spore, więc też go możemy kliknąć, aha, w ogóle ja tu muszę zacząć zapisywać, jeżeli tego nie robię, czy będziemy to oglądać od razu, czy pod koniec, może pod koniec odcinka, jak kogoś ciekawią te walki, to zostawimy na koniec odcinka, na razie nie ma co tutaj po każdej walce jakby sprawdzać, tylko lecimy dalej, bo tam jeszcze te portale wam pokażę i tak jak zawsze takie podsumowanie można powiedzieć zrobię na koniec odcinka. Także tak jak mówię, możecie dać znać, jak tam wam idzie na tym evencie, no u nas tutaj powoli te statystyki są wbijane i właśnie, jeżeli chodzi o tego maga, to też mam do was takie pytanie, to w sumie już trochę późno, bo po 11 minucie zacząłem o tym mówić, zdecydujcie w komentarzach, sprawa troszeczkę podobna do tej sprawy, tutaj w ogóle zobaczcie, no na niego też mieliśmy sporo procent, on nie chce paść, co chwilę bliska próba, no jeszcze trochę poklikamy, on nam też jakoś bardzo dużo expa nie da, więc nie ma co tutaj go jakoś tam zdecydowanie mocno cisnąć, powiedzmy do 750 grzybów, nie, jeżeli nie padnie, to lecimy, o dobra, padł, dobra, git, nie było tematu. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o tego maga, możecie dać znać w komentarzu, podobnie jak było ze zwiadowcą Free to Play, czy gramy dalej na tym magu, czy sobie jednak odpuścimy i będziemy na jakimś innym magu sobie cisnąć na jakimś innym serwerze. Trochę nie w moim stylu, to sobie zdaję sprawę. Ja raczej jak zaczynam grać na jakimś serwerze, to gram długo, długo. To możemy zostawić w ogóle do wiedźmy. Lecimy dalej. Tylko co ja tutaj chciałem. Hemoridor chyba nie był do zrobienia. Góra Olimp też nie. Chyba ten Heimdall, chyba na niego jeszcze. No jest teraz w ogóle 0% szans cały czas. O, no właśnie, ten Heimdall chyba nam powinien dość szybko paść. Także zobaczymy, jak to pójdzie. On tutaj jest odporny na lód. Czy gramy dalej na tym magu, czy jakby sobie odpuszczamy i będziemy na jakimś innym serwerze, może na W50, chociaż na W50, no chociaż na takim W50 zacząć magiem, nawet lecieć mniej więcej tak jak tutaj, wcale nie jakąś tam bardzo cisnąć i tak dalej i tam prędzej czy później do topeczki sobie wbić, może też by to była spoko sprawa, zwłaszcza, że na W50 tam widziałem, że no to będzie mocny serwer, to jakby chyba nie muszę o tym mówić, ale może to by było dość ciekawe przeżycie na takim W50 sobie spróbować. Dlaczego? A no dlatego, że teraz na tego maga nie mam jakoś bardzo dużo czasu. To w ogóle powtarzam non stop, ale tak jak mówię, no generalnie teraz mam mało czasu, więc no inne tutaj postacie, te które widzicie tu, to ja sobie wchodzę kilka, no powiedzmy dwa razy dziennie, tylko tam odbieram akademię, wehikuł dołączam do walki, wieczorem sobie przeklikuję awkę, wszystko i tyle, więc jakby tutaj nie ten, a tutaj no to jednak jeszcze muszę robić te ataki, muszę tu inne rzeczy ogarniać, więc nie zawsze po prostu jest na to czas, no i może na innym serwerze, gdzie akurat by to się zgrało, W50 prawdopodobnie wyjdzie na urodziny, może ja wtedy, mi się to będzie jakoś w czerwcu, mi się pod koniec czerwca kończą studia, więc mi odejdzie powiedzmy jeden obowiązek, dobra, bo ja tu będę gadał, a my tutaj Kwahargus, no to nie mamy go szans zrobić, tą Walkirię to tak samo, nie, bo to jest kolejny blok, dobra, to sobie może popróbujemy jakieś wieże porobić jeszcze i polecimy do tej strefy mroku, tak jak mówię, wtedy mi odejdą studia, więc taki jeden obowiązek, także będę miał na pewno więcej czasu, żeby na gierkę sobie poświęcić i może wtedy coś byśmy pokombinowali, spoko ten mag wygląda, spoko się powiedzmy rozwija i tak dalej, ale koniec końców nie jestem z niego jakoś powiedzmy bardzo zadowolony, więc jakby no ja tak mam, że ja jak czegoś nie robię na
100%, to od razu mi się automatycznie nie chce grać. Także możecie mi po prostu napisać. Już was chyba o 3 rzeczy poprosiłem w komentarzach, żebyście mi pisali, co wy uważacie, czy gramy tu, czy jakby powiedzmy jakoś się tam przebijemy przez ten early game i w tym late game sobie będziemy już powiedzmy tam gdzieś wyżej w rankingu i będziemy tym magiem fajnie cisnąć, jak już będę miał po prostu więcej czasu, żeby tu ogarniać, czy może mimo wszystko tego maga sobie odpuścimy. Wy pytacie, czemu chcesz odpuścić, skoro teraz tu wydajesz grzyby i klikasz? No bo ja cały czas gram na nim na tyle, na ile mogę, nie? Czyli tam ogarniam sobie wszystko codziennie i tak dalej, no ale wiadomo, że są rzeczy, które jakby nie robię, mimo że bym chciał robić. Także no, tak to wygląda, że póki co gram tak, jakbym grał normalnie, a jeżeli byście zdecydowali, bo mi to obojętnie, nie? Ja tutaj wiadomo, nagrałem z tego parę fajnych odcinków, jakieś tam wy się fajnie bawiliście, też był streamek fajny z początku konta i tak dalej, więc jakby no, zrobiłem swoje, dobra, wiecie co, ten już tu wygląda, że ma nie paść, także może sobie go odpuścimy. Tu mamy coś na zręczność, plus 23, no to nie jakoś bardzo dużo, tu mamy pasek tak samo, plus 23 jeszcze bez dziury, no to też możemy rozmontować, no i tutaj rękawice jakieś, ale plus 9, także też nie jakoś bardzo dużo. Kurde, no leci mi tyle na tego zwiadowcę tych itemów, a na maga jakieś jedne buty, byle jakie, na wszystkie cechy nie chcą nam polecić, no to jest ból na tym magu, no ale co zrobić innego. Okej, czyli co, czyli tą strefę światła chyba na razie sobie olewamy, chociaż no tą wieżę jeszcze z jedną spoko by było pocisnąć. Wiadomo, że tam zawsze troszeczkę więcej golda z tej jawki na tym evencie. Dobra, powiedzmy do 600 grzybów. Do 600 sobie pociśniemy. Jak się nie uda, no to polecimy do strefy mroku. Tam w ogóle widziałem, że na strefę mroku mam chyba 8%, więc też bardzo dużo. Także też sobie... myślę, że tam może jakiś level wbijemy, może 270 plus by się nam udało dobić, zobaczymy. Także tak jak mówię, no to już decyzja należy do was, czy gramy dalej, po prostu tutaj i tak ten mag będzie powiedzmy silny w tym, no na takim myślę gdzieś 350 poziomie już zaczniemy tam mniej więcej do topki wbijać. Pamiętamy co było na W40, na W40 też na początku jakoś tam wcale nie byliśmy powiedzmy topowi, bo tam lecieli, wyścig szczurów był cały czas, a jednak w tym momencie na tym W40 tam myślę, że akurat mądrą decyzją było to, że jakby od 400 poziomu nie robiłem w ogóle lochów do tego 420, później zrobiłem lochy, jakby nadrobiłem sobie stratę expa dzięki temu i zacząłem iść na golda i myślę, że to było dość ważne i dość kluczowa decyzja w prowadzeniu tamtego konta, że udało nam się jednak na to, no to jeden jako wojownicy teraz tam można powiedzieć, że jesteśmy, to jakby... tam nie ulega wątpliwości. Także no, a tam też wcale na początku nie było łatwo. Pamiętamy jak tam na początku jaki Tracer był mocny, jaki był mocny kto tam, Pikachu do tej pory zresztą jest mocny, więc no byli tam na początku tacy mocni zawodnicy, no a teraz wiadomo jak to wygląda. Dobra, czekajcie, tego na pewno nie zrobimy, więc tu nawet nie sprawdzę, mam 0% szans na niego. Ten struwiem lawy na pewno, no i liczyłem szczerze mówiąc, że mi tutaj poleci kluczyk. Dwa razy kopałem, żeby mi poleciał kluczyk tutaj do strefy mroku kolejnej, to już będzie świątynia zimnej krwi, ale wygląda na to, że mi nie poleciał, więc dobra, więc może na wstępie... no lecimy do tego strumienia lawy, dokładnie 269 poziom, ok, czyli jeszcze jeden nam brakuje, jednego, o zobaczcie, plus 35 na inteligencję, dość fajny itemek, a jak tu plus 98, ok, no to temu zdecydowanie zamienimy i możemy rozmontować, jeszcze mamy jedno miejsce na rozmontowanie, no w sumie wiecie co, możemy wrzucić do kibla byle co, na przykład to niech będzie, no i od razu sobie rozmontujemy i już tutaj będziemy mieć z głowy, to sobie zrobimy cyk. Tu możemy zrobić tak, ok, i niech na razie sobie leżą, póki mamy miejsce, to nam nie przeszkadzają. Dobra, lecimy dalej. Wulkaniczny olbrzym, chyba jego też zrobimy, to jest wojownik, dokładnie. No zobaczcie, no szybko w miarę te lochy padają. Tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, jakaś przerwa, jakieś tam poulepszanie pachołków delikatne i jakoś to nam się powiedzmy ruszyło do przodu. Mimo, że ja tutaj tą strefę mroku co jakiś czas tam klikałem, coś tam pokonywałem pojedynczych przeciwników. No i dobra, mamy jakieś buty na zwiadowce, plus 26... chyba olejemy sprawę, tak mi się wydaje. Musiałbym tutaj, te jeszcze mają runkę, to bym musiał zamieniać. To olejemy, zostawimy je sobie tu i tu jakieś na wszystkie cechy. Zobaczmy jak to wygląda. Ten, no powiedzmy, że nie. Tutaj plus 10. No nie, nie będziemy, bo to nie daje tam jakoś bardzo dużo. No cały czas liczę na te buty dla tego maga, no ale jeżeli się nie uda tego zrobić, no to po prostu będziemy sobie na tym weekendzie epickim ich szukać. Dobra, duch wulkanu, ostatni przeciwnik jeżeli chodzi o strefę mroku, prawdopodobnie taki, który nam wbije 270 level, więc kolejny jakiś tam progres będzie powiedzmy, no ale jeszcze musimy go pokonać. Wygląda na to, że to chyba zrobimy, co chwilę są jakieś tam bliższe próby, 7 milionów HP, oczywiście tutaj jeżeli chodzi o te strefy mroku, to ich nie zapisuję, bo jakby, no to chyba nie są jakieś tam bardzo ciekawe walki, wiadomo jak to mniej więcej wygląda. Ciekawsze walki w strefie mroku już będą na takim poziomie 400
Plus, gdzie już będziemy te full late game'owe lochy zaczynać, czyli jakiś Hemoridor, czyli jakiś tam powiedzmy Esteros Mroczny i tak dalej, nie? Te wiadomo, te, które mamy na przykład obecnie otwarte na jakimś Berserku, Paladynie i tak dalej. No obecnie te lochy to i tak jest kwestia kilku kliknięć, chociaż patrząc na tego ducha wulkanu, to jakoś to nie jest jakieś super. Tam w ogóle jakaś bliska próba znowu. Zobaczmy, czy my kogoś pokonaliśmy. Nie, wydawało mi się, że pokonaliśmy, że może kogoś będziemy w stanie ubrać. Ale, a nie, na pewno tutaj dobijemy level. Ja myślałem, że mamy połowę tego 269, a tu się okazało, że już mamy końcóweczkę, więc na pewno ten duch wulkanu nam da level. I dokładnie, udało się go pokonać. Mamy jakiś pierścionek na siłę. Zobaczmy, jak to wygląda. Plus 35 i punkty życia 3%. No to już dość fajny, można powiedzieć, ten pierścionek. Możemy w sumie zamienić, bo też ma spoko runkę i tak dalej, więc sobie odzyskamy klejnot, zrobimy cyk, niech będzie tak w tym momencie. No i okej, to mamy zamknięte, tak jak mówię, tych stref mroku nie zapisujemy. Tu mam póki co tyle dla Was lochów do pokazania. 270 level dobity. Dobra, i zobaczmy, ile my jeszcze możemy zrobić, jeżeli chodzi o tornado, bo tego tornada na pewno też trochę pokonamy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie, widzicie, jak to leci. No i będę tutaj musiał powolutku te rzeczy wysprzedawać niestety, mimo że nie chciałbym tego robić, no ale co zrobić innego, skoro nie mamy miejsca, więc tak. To sobie zostawimy na rozmontowanie na jutro. Tu w ogóle te pierścionki, kurde, po milion to wszystko chodzi. To powiedzmy tak, sprzedamy sobie te rzeczy tańsze w tym momencie. Ta broń też jest tańsza. Tu to w ogóle jakie tanie, o dziwo. I dobra, to na razie zostawimy w ten sposób. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie dalej. Te epiki może pójdziemy tu. Tu mam w ogóle tylko dwa epiki do kibla. Jak mi nic innego nie poleci, to będziemy w pułapce. Dzisiaj jest poniedziałek, wtorek, środa. Czyli na czwartek byśmy nie mieli epiku, a w piątek już byśmy sobie zrobili zapas na weekendzie epickim, bo tak jak mówiłem ostatnio, prawdopodobnie w ten weekend będzie właśnie weekend epicki. No ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj siorb, nietoperz pylisty. Może jeszcze ten jeden level dobijemy, bo zobaczcie, że to tornadko nam fajnie padało. No chwila przerwy i jakiś tam progresik zostanie zrobiony na pewno. Teraz tak, no poczekamy, aż nam poleci ten klucz. Nie będziemy tutaj, miałem tak przez chwilę w głowie, że może skipniemy sobie kopalnię, żeby ten klucz nam spróbować polecieć, ale nie będziemy tego robić. Skipniemy, nie będziemy skipać, tylko sobie poczekamy na kolejny klucz i jakieś tam, wiadomo, jeszcze statystyki nam dzisiaj wlecą zawki z tego wszystkiego, żeby ten jeszcze jakoś tam docisnąć. No i dzięki temu będziemy sobie mogli na kolejnym odcinku znowu jakiś progres zrobić. O ile to kolejny odcinek to nie będzie odcinek pożegnalny. Tutaj decyzja pozostałem, tak jak wspominałem Wam, czy lecimy dalej tym magiem i ciśniemy, czy sobie po prostu odpuszczamy i gdzie indziej, bo magiem na pewno będę chciał zagrać. Mag mi się bardzo podoba. Jest to moja klasa, chyba druga ulubiona po wojowniku, tak mi się coś wydaje, bo jednak mag jest spoko. Mag to są czyste obrażenia, fajnie to wszystko wygląda i jeszcze fajnie, jak się gra przeciwko berserkom, bo tamte krytyki naprawdę nie ziemskie potrafią padać. Tu coś za prawie milion, tu coś za prawie milion, ten kapelusz tani. Chociaż w sumie po co my to sprzedajemy, jak już nie będziemy nic klikać. Level dobiliśmy. Czy tutaj kogo mamy? Teraz mamy wojownika, czyli pewnie to będzie kolejny blok. Dobra, czyli odpuszczamy, tak jak mówię. Jeżeli nie na tym serwerze, no to na jakimś kolejnym na pewno tym magiem zagramy, ale decyzja należy do Was. Czy klikamy i ciśniemy dalej, czy jednak może sobie odpuścimy i na jakimś innym serwerze zagramy, po prostu, nie? Także piszcie w komentarzach i jeszcze mi możecie odpowiedzieć na te pytania z początku odcinka. Chyba tyle. Aha, jeszcze Wam pokażę oczywiście te walki. Tutaj Wam mam coś do pokazania. Nie, klaserka 85%. A, właśnie, w ogóle tutaj z tym klaserem to też byśmy, powinniśmy w zasadzie poszukać sobie jakichś itemów, bo prawdopodobnie z tego, co kojarzę, coś my tutaj przegapialiśmy, jeżeli chodzi o klaser, jakiś tam po ostatnim weekendzie epickim, dokładnie, na przykład coś takiego, to jest 304 level, to my go na pewno nie pokonamy, chyba że do niego napiszę, żeby coś tam mi zdjął, ale to może, ale to oczywiście po odcinku, chyba że ktoś niżej by miał też te itemki, bo wiadomo, one tam chyba lecą od 200 plus tornada, ten ma wszystko złote, to nam nic nie jest potrzebne, no trochę tych itemów jakiś do klasera nam będzie potrzeba, więc może jeszcze sobie po odcinku poszukam. Dobra, to by było chyba na tyle, teraz sobie obejrzymy te walki. Tutaj, tak jak mówię, no oprócz tego Lokiego w Hemoridorze, to był chyba Loki, nie pamiętam już. Nie, przepraszam, to nie był Loki, to był Król. Po polsku się nazywał, bo ja mam, wiadomo, gierkę po polsku, jak nagrywam, więc po polsku ten to się nazywał Król, to był trzeci na 20, także jego tylko pokonaliśmy poza odcinkami. No i teraz tak, mamy portal 21 maja, 7.55, tu jakaś końcóweczka tego pożeracza pustynnego nam została, więc chyba bez większych problemów udało nam się go pokonać, dokładnie, minus 31 tysięcy, fajny krytyk. Teraz mamy tego szwendacza, którego pokonaliśmy dzisiaj, z nim się męczyliśmy chyba dzisiaj trzeci dzień, tak mi się coś wydaje, bo tak około po 1/3 HP mu zabieraliśmy, no ale dzisiaj bez zupełnie żadnych problemów. No i teraz zobaczmy tego motu z podbijakiem, bo to też myślę, że ciekawa walka.
jak to generalnie tutaj z nim wyglądało. No fajne kryty z naszej strony i zobaczcie na sam koniec 11 milionów krytyk i tak naprawdę dzięki temu go pokonaliśmy, no bo gdyby nie ten krytyk, to on nam tutaj mocnego ciosa walnął i teraz chyba nawet zwykłym by nas zabił, tak mi się coś wydaje. Tu rękawiczki, które będą do kibelka, więc spoko. Lecimy dalej, mamy kapelusz gadki, liczyłem, że z tego kapelusza mi wypadnie epik, bo też by był wiadomo do kibelka, no ale niestety się to nie udało. Kapelusz gadki jest to zwiadowca. No i zobaczmy, jak z nim tutaj nam się powiedzie. Okej, powiodło się bardzo fajne dwa krytyki na sam koniec. No tak jak mówię, ta nasza broń, którą znalazłem wczoraj, nie dość, że 15% runka, poprzednia miała 14, to jeszcze zobaczcie, ten rozrzut jest po prostu no strasznie ładny, nie? Nie będę tutaj mówił, że jakiś kosmiczny albo coś, bo wiadomo, mógłby być raczej lepszy. No ale i tak, 700 do 1800, no bardzo, bardzo rozrzut przyjemny. No i właśnie dzięki temu pokonaliśmy ten kapelusz gadki i na sam koniec mamy Heimdala. 10.46, zobaczmy jak tutaj z nim, to jest wojownik, no wiadomo, to są nordycy bogowie, chyba wojownik, tak mi się wydaje, raczej to nie jest berserk, no ale w każdym razie, no zobaczcie, tak samo, dwa potężne kryty, ledwo, bo ledwo, ale się udało, no ale właśnie to są takie lochy, które nam dają po 14 milionów expa, więc nawet nie warto za bardzo na nich jakoś bardzo dużo grzybów wydawać, no ale coś tam mimo wszystko wydaliśmy. Dobra, to by było chyba na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie o odpowiedzi na te tak naprawdę trzy pytania, które zadałem w trakcie trwania tego odcinka. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Przypominam raz jeszcze o kciuku w górę, przypominam o subskrypcji z dzwoneczkiem. Ten kciuk w górę najważniejsze. No i oczywiście subik, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Twitch i Discord dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie są linki. I chyba to wszystko. Także jeszcze raz, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!